NRD. Witam serdecznie. Chcemy czas wykorzystać, a nie stać. Złap to tylko dystans jak jeden znak. Kiedy masz już dość i złość czujesz, ten system twoje życie rujnuje. Hip-hop, styl życia daje wiarę za to co robisz i tych celami tu parę. Przecież niepotrzebny harem ani Rolex. Wystarczy mieć marzenia i przejąć kontrolę. Bez żadne jutro, tylko tu i teraz. Masz sobie coś, odkryj nosiciela. Oddzielaj twórcze myśli od tych banalnych. Bez hamulców żadnych do dóbr materialnych. Masz wybór, brać swoje lub brać pensje. Nie poddawaj się, przecież stać się na więcej. Ja tak samo jak ty, nie poddajesz się. Chociaż dookoła nas nienawiść i gniew. Nigdy wbrew sobie, bo to robię, żeby wykorzystać czas, który teraz daję tobie, bo chcemy czas wykorzystać, a nie stać. A nie stać, kiedy jak nie teraz. Złap to tylko dystans jak jeden za. Ciebie to dociera, przyjemy to i teraz. Chcemy czas wykorzystać, a nie stać. Siemano, witam wszystkich widzów w kolejnym wydaniu Plener TV. Dziś, kochani, tematem odcinka jest ta oto szmaciana piłeczka, zwana potocznie Zośka. A moim gościem Plener TV jest Królik. Ha! Witam was wszystkich. Królik przed chwilą wywijał, widzieliście, robi to doskonale i świetnie. Nawet miałem tutaj już fanów. Japońców, nie? Tak, dokładnie. Słuchaj, Królik, co jest tak uroczego w tej Zośce i co cię tak zachwyciło, że zająłeś się footbagiem? Powiem ci tak, ta Zośka jest mała, tak? Tylko że popatrz, ile w niej jest tak naprawdę pasji i po prostu energii tak naprawdę, bo to, co ja wykonuję, te wszystkie triki, no to trzeba mieć też dużą wytrzymałość psychiczną tak naprawdę do wykonywania tego sportu. No właśnie, nie wkurwiecie? Wiesz co, na początku mnie wkurwiało, tylko miałem tak naprawdę, bez kitu, miałem taki okres w życiu, to się zaczęło w liceum tak naprawdę i wiesz, no nie miałem co ze sobą zrobić, no miałem po prostu taki dołek totalny, no i wiesz, no wiesz, nie chodziłem na lekcje, nie? No co się na... Obijałeś się tam! No, bez kitu. No, i beczku, śmieszny papieroski. Tak, ten, no. No i ten, i wiesz, i siedziało się na plantach, no i była rozkmina, ktoś tam grał w Zośkę, nie? Tak naprawdę, ktoś przyniósł Zośkę, no i wiesz, grałem sobie z ziomkami, nie? Z klasy ogólnie. Przepraszam, że ci przerwę, na plantach, ponieważ pochodzisz? Z Powroźnika, to jest wioska koło Krynicy Zdrój. Okej, kontynuuj. No i wiesz, graliśmy sobie tam właśnie na plantach, nie? No i wiesz, ja sobie później kupiłem też Zośkę i graliśmy do momentu, kiedy się ta Zośka nie rozwaliła, nie? No i była taka rozkmina w ogóle, że sobie wpisałem w przeglądarkę, nie? W internet Zośka, nie? I wyskoczyła mi taka nazwa footbag. Co mnie zaciekawiło tak naprawdę, bo skopiowałem ją właśnie na portal internetowy, wiesz, z filmami, nie? No i wiesz, to co zobaczyłem, to jedną wielką masakrę tak naprawdę. Czyli zobaczyłeś, że to nie jest tylko szmaciana piłeczka, a również sport. Tak, dokładnie, bo to co widziałem, że ktoś tam na przykład dwoma Zośkami sobie równocześnie tam, nie wiem, no załóżmy, umówmy się, no żongluje, to mnie zaciekawiło zajebiście. No i pojechałem do Wrocławia na pierwsze mistrzostwa Polski w 2006 roku. Ale jako zawodnik? Jako zawodnik, no. Ja w ogóle nie widziałem, że ktoś w Polsce po prostu uprawia coś takiego, jako footbag. Bo jeżeli, no mówmy się, Zośka jako Zośka, a hekisek to jest, tak? Czyli kopanie woreczka, na przykład załóżmy w kółeczku, to jest typowa Zośka, tak? Jeżeli chodzi o footbag, tak naprawdę w Polsce jest od 15 lat, nie? Ale jak ja tam, słuchaj, pojechałem... Ale właśnie, to jest tak, że że jest też taka siatka, no podobnie jak w siatkówce, powiedzmy. Tak, tak. I to jest ten footbag, tak? Są jakieś reguły, na przykład jest iluś tam zawodników na iluś? Powiem właśnie, jest tam, jak powiedziałeś, siateczka, to jest jedna z dyscyplin właśnie. To, co ja robiłem tutaj właśnie koło pomnika, to jest też footbag. Wiesz dlaczego? To jest open freestyle. Po prostu na zawodach gracz ma 2 minuty, żeby ukazać po prostu mega zajebiste show pod muzykę, nie? Chodzi o wyczucie rytmu, o wszystko, o trudność trików i chodzi o to, żeby przez te całe show Zośka nie spadła. To jest open freestyle.
Ja wtedy pojechałem, jak pojechałem do Wrocławia, startowałem w takiej klasie Intermediate Freestyle i to jest taka klasa właśnie, polecam wam wszystkim, osobom, które chcą zacząć zajawkę właśnie z footbagiem, z nowoczesną wymianą z Zośki, to startujcie na zawodach w klasie właśnie Intermediate Freestyle najpierw, a później tam Open Freestyle, nie? No, ale dziewczyny też grają w Zośkę, znaczy footbag, bo ogólnie w Polsce jest około 4 kobiet, które właśnie tak profesjonalnie uprawiają. No właśnie, powiedz, jak wygląda, nie chcę mówić, czy scena w Polsce, bo to przecież nie, już chyba nie scena. Jak wygląda sytuacja ze sportem, jakim jest Zośka? Czy jest dużo zawodników, graczy? Znaczy tak, na całą Polskę, tak jak mówiłem, że się od Wrocławia zaczęło, w ogóle w Wrocławiu to jest takie polskie stowarzyszenie footbagu. No i ogólnie na całą Polskę jest około 40 graczy, którzy właśnie, wiesz, no grają sobie i rozkminiają, no. A ty jesteś znany? Wiesz co, ja jestem ziomkiem z wioski i tak naprawdę, no i wiesz, no chcę, tworzę tam różnego rodzaju projekty, o których pewnie i tak będziemy rozmawiać. Tak, tak, to zaraz. No, i wiesz, i chodzi mi o promocję tego i... Dobra, jesteś czy nie? Bo ja cię znam, zanim jeszcze się w ogóle spotkaliśmy dzisiaj podczas wywiadu i w ogóle, znam cię po prostu z filmików i tak dalej, bo aktywnie działasz w Nowym Sączu na przykład i w Krynicy. No tak, no właśnie tam z Morsem to co robiliśmy tam z Rów... Zaraz! Dobra. No ale wiesz, no w Krynicy też tam działałem, robiłem jakieś akcje społeczne. Powiem ci tak, ja rozkminiam, działam, nie stoję w miejscu, a osoba, która ma pasję, nie stoi w miejscu, po prostu działa, no umówmy się, po jakimś czasie jest znana, tym bardziej jeżeli współpracuje z różnymi osobami. No, również znanymi. Jest, tak, to jest znana, umówmy się, automatycznie. Nie okay. Umówmy się za jakąś gwiazdę czy coś, nie, co ty. Dobra, słuchaj, więc mowa o projektach. Co to jest za projekt, który zrzesza również hip-hopowców, na których występujesz i pokaż sobie wzrochę? Aha, słuchaj... Od czego się zaczęło w ogóle? Zaczęło się tak naprawdę Spinacz, ziomek dobrze znany z Łodzi, rozkminił mi beat pod filmik Zośki. Później, wiesz, zajarałem się tym wszystkim, jak tam zacząłem współpracę właśnie z łódzką sceną hip-hopu. No i później, wiesz, z Miniksem zaprosiłem go na imprezę i dałem temat, żeby, kurwa, zrobić z Rahimem po prostu taki, wiesz, nie teledysk, tylko taki, no, jakby pod deadline utwór jego, po prostu taki, wiesz, taki szocik filmowy i żeby to wrzucili na przykład na Max Frost. Słuchaj, powiem ci tak, no obecnie nie wiem ile jest, pewnie ze 150 tysięcy wyświetleń, klip jest, nie wiem, chyba 4 miesiące, ale powiem ci tak, chodzi o to, bo nie o to chodzi, żeby zrobić też filmik i wpuścić to w internet, gdzie będzie, załóżmy, kurwa, po roku, umówmy się, nie wiem, 100, 200, 300 wyświetleń, bo on jest nie jeszcze tak bardzo znany, dlatego robię te projekty z artystami, no z czołówką polskiego hip-hopu, żeby to promować, a z reguły z każdym się dogaduje, z kim chce współpracę. Okej, czyli raperzy nagrywają numery, dają beat i ty występujesz na teledyskach, grając w Zohę. Tak. I wszystko okay. Praktycznie ja ogarniam planowo i w ogóle, a też w tych projektach chodzi o to, żeby to wspólnie robić, jak ktoś ma jakiś patent, żeby to łączyć z innymi zajawkami. Każdy mój klip z danym artystą różni się od drugiego, to nie jest zwykła gra. Jeżeli chodzi na przykład, wiesz, w innym klipie, na przykład jutro z Hadesem chcę przedstawić to, że można żonglować tymi Zośkami. Jeszcze w klipie nie było, na przykład w projektach, które ja robiłem, nie było czegoś takiego, że wiesz, umieszczałem po prostu żonglerkę, nie? W danym klipach i chcę też umieszczać tam inne zajawki niż w poprzednich klipach, na przykład, nie wiem, freestyle, football, czy po prostu jakiś tam, wiesz, taniec, nie wiem, tyłeczkami czy czymś, no nie wiem, po prostu, no coś takiego. Okej, dobra, idąc dalej tym tropem, więc zrobiłeś numer z Rahimem, ale również zrobiłeś Trzodą Crew i z reprezentantem Nowego Sącza, z Żustem. No i tak, i to kawałek Tu i Teraz, nie? I słuchaj, właśnie Rotona ogarnęliśmy też z Tarnowa, ziomek się zajarał, wiesz, tam nikt nie chciał hajsów, bo w tych projektach chodzi o to, że wiesz, tam możemy tam, wiesz, współpracować z kim tam naprawdę chcemy, umówmy się, ale chodzi o to, żeby z tego nie zarabiać, bo w tych projektach chodzi, ja nie chcę na przykład, żeby to gdzieś tam, załóżmy,
rozkminić w sensie takim, żeby to wspólnie zrobić i żeby każdy jak ma dany pomysł do tego projektu, na przykład kawałka, żeby wiesz, taki mam pad, a to zrobimy tak, takie tu przejście, może tak zrobimy, podzielimy to jakieś na dwie partycje, takie, wiesz o co mi chodzi. No. Dobra, czyli numery na zajawce. Tak, głównym nurtem zawsze jest feedback. Okej, okay, głównym nurtem jest feedback. Słuchajcie, zaraz nam pokroi tutaj Maciuś filmik i zobaczycie pierwsze w Europie feedbackowe graffiti w wykonaniu Morsa. Nowy sąd. Kiedy jak nie teraz? Mam do tego dystans jak jeden. Przychodzimy to do ciebie, przyjemy to i teraz. Chcemy czas wykorzystać, a nie stać. Kiedy jak nie teraz? Mam do tego dystans jak jeden. Przychodzimy to do ciebie, przyjemy to i teraz. Dobra, słuchaj, więc wspomniałeś o Hadesie. Powiedz, co to jest za projekt z Hadesem? Oczywiście ten, o którym mówiłeś wcześniej, ale jakbyś mógł trochę szczegółów nam tutaj podać. Dwie ręce? Tak, tak, dwie dłonie. Spoko. Dwie dłonie to będzie właśnie do kawałka z jego płyty i właśnie też na klipie będzie Caps, DJ Caps. I chodzi o to, żeby mamy w ogóle taką rozkminę odnośnie tego klipu, że po prostu, żeby też ukazać w sensie osób, życia codziennego Polaka, wiesz, no załóżmy, no umówmy się, te dwie dłonie, każdy ma dwie dłonie, dwie nogi, tak, żeby to podzielić w sensie właśnie football freestyle, footback, jakiś taniec i żeby na przykład pokazać też, że ktoś, załóżmy, no kurwa, no zbiera, nie wiem, śmieci, no żeby sobie zarobić, nie wiem, na piwo czy coś takiego, rozumiesz o co mi chodzi, że ktoś, nie wiem, naprawia w warsztacie, wiesz, samochód i ma ujebane ręce i to jest jego tak naprawdę życie i zarobek, żeby przetrwać, nie wiem, do 10 dnia następnego miesiąca, żeby, wiesz, się utrzymać, no umówmy się, no takie jest życie u nas, nie? No i się nic nie zmieni pewnie, ale chodzi o to, żeby to tak fajnie ukazać i właśnie z Hadesem rozmawiałem wczoraj. Umówiliśmy się i rozkminiliśmy w ogóle taki patent. Tak naprawdę Caps dał zajebistą rozkminę właśnie pod klip, pomysł, nie? I właśnie ja chciałem, żeby oni dali taki ogólny też pomysł pod to, żeby, bo w tych projektach, które ja tworzę, to jest zajebiste, powiem ci szczerze, że bo różne są na przykład klipy, na przykład dana agencja kurwa tworzy jakiś scenariusz i tak kurwa po kolei musi być. Chodzi w tych projektach o to mi też, żeby robić coś wspólnie, jak ma ktoś taki pomysł i takie właśnie pomysły zajebiste. Taka burza mózgu. Tak, tak jak Stu i Teraz, tak, z Żusta kawałka, bo to był chwila, słuchaj, przed zdjęciami dzień, tak naprawdę, była taka właśnie rozkmina, przekaz, kurwa, mojej zajebistej zajawki, z którą się tak naprawdę trzymam i będę trzymał, o ile mi jeszcze nogi właśnie pozwolą, ale właśnie chodzi o to, że dzień przed właśnie kręceniem klipu, właśnie taki motyw i wiesz, spontan, nie mieliśmy wyszczególnionych motywów, a tu robimy takie przejście i tak musi być, nie? Okej, okay, dobra. Więc słuchaj, na pewno niedługo zobaczycie również na Rap Portal ten klip, bo promujemy Królika i będziemy promować jak najbardziej. Słuchaj, dla tych, którzy chcieliby się taką zochą zajawić, kilka porad, dobra. Od kogo mogą się uczyć, na jakich stronach? Ja powiem wam szczerze, że zacząłem się uczyć sam z filmików właśnie z YouTube'a. Ja jestem samoukiem i z reguły każdy footbagowiec w Polsce jest praktycznie samoukiem. W jednym mieście jest więcej graczy, to się umawiają na tak zwane shreddy, czyli granie w kółeczku i rozmienianie różnego rodzaju sekwencji zeszkowych. Ale jeżeli chodzi o porady, to polecam wam właśnie kupić taką dużą Zośkę, załóżmy, nie wiem, w Skate Shopie, czy też można przez internet. Zacznijcie od dużej Zośki, kupcie sobie tramki, nie ma co inwestować w tak zwane obuwie Land Rovery na przykład, bo właśnie to jest też ciekawe, że są buty, nie, znaczy Playnet Footbag produkuje tak naprawdę typowe buty do footbagu, do freestylu, czy też właśnie do footbagnetu, czyli grania przez siateczkę, jest inna w ogóle Zośka. No ale tak jak wam mówię, kupcie sobie trampki, może już macie w domu, nie? No ale żeby uczyć się klejenia na tak zwanym toe delayu, czyli na przedniej części stopy Zośki i zrobić to na zmianę, bo ja jestem przykładem tego, no sam zacząłem grać, sam zacząłem się uczyć tego wszystkiego
i nikt tak naprawdę nie mógł mi tam, wiesz, poradzić, jak mam co i tak robić, nie? Dlatego minusem było to, że ja uczyłem się na jednej stronie i ciężko mi było wytrenować, wiesz, drugą stronę, drugą nogę, nie? No i wiesz, jeżeli chodzi o klejenie, to tak na przedniej, później na wewnętrznej, a jeżeli chodzi o triki, różnego rodzaju sekwencje, łączenia trików, bo to też zajebista opcja, żeby wyrobić swój styl, bo każdy gracz ma swój styl, umówmy się, swoje ruchy przekazuje. No to jest zajebiste dla osób, które tak naprawdę znają się zajebiście na footbagu, nie? Że każdy ma swój styl i na przykład, nie wiem, dany styl innego ziomka, który gra też w footbag zajebiście, mnie jara i kurde, no, okay. Wiesz o co. Dobra, no i wzajemnie się uczycie od siebie. Więc trampki, podstawowe trampki, duża Zośka w skejczopie i filmiki z YouTube'a. A później na Facebooku, jak możecie, to jak będziecie mieć pytania, to piszcie mi, ja jestem otwarty. No. Twój Facebook? Footbag Królik. Footbag Królik, dobra. Słuchajcie, no to co? Zabieracie się do pracy, Zośkę w ruch. Mamy dwie. Tak. Dziękujemy bardzo za chwilę uwagi z Splendor TV. Do zobaczenia w następnym odcinku. Moim gościem był Królik. Pozdrawiamy. Hej. Hej, hej, hej. Pozdro.